Filip Lewandowski, dawno nie widziana w MMA Rocks, Karolina Kowalkiewicz, cześć. Hej, hej, witam. Jak się podobały Heraklesy? Bardzo się podobały. Fajnie jest być częścią takiej imprezy, na której doceniani są trenerzy, zawodnicy, ludzie ze świata MMA. Jakaś niespodzianka, coś cię najbardziej zdziwiło? Jakaś wygrana? Tak pozytywnie oczywiście. Nie, chyba wszystkie wygrane, wszyscy, którzy otrzymali statuetkę, no tak przewidywałam, że to będą te osoby. Duża trema wręczać nagrodę, bo kiedyś to robiłem i jest spora tak naprawdę. No to ma, że tak powiem, masz słabe nerwy. No nie, no czym tutaj się stresować? Okej, okay, bardzo dobrze, bo niektórzy mówią, że wolą walczyć i teraz płynnie przejdę właśnie do walk. Zapowiedziałaś swój powrót, myślę, że wszyscy czekamy. Zdradź trochę więcej szczegółów. No nic nie mogę powiedzieć, walczę w tym roku, nie mogę się doczekać, dostałam no niesamowitą szansę od UFC, więc no głupotą by było z tego nie skorzystać, chcę udowodnić przede wszystkim coś sama sobie, robię to tylko i wyłącznie teraz dla siebie, na początku kwietnia wyjeżdżam na treningi do ATT na Florydę, spędzę tam co najmniej 2 miesiące, zobaczymy jak będzie dalej, ale wiem, że będzie fajnie. Pytałem już o to w Koloseum, ale czemu padła akurat na ATT? Wiesz co, jest, no są jednym z najlepszych klubów na świecie. To jest, no nie, tego się nie da podważyć. Mają kilku czy kilkunastu mistrzów. I uwaga. Jest tam bardzo dużo zawodniczek, bardzo dużo dziewczyn. Jest tam, czasami jak widzę, jak wrzucają zdjęcia z treningów, no to jest trening, nie wiem, jest na treningu 30 dziewczyn, no więc no, chyba nie ma lepszego miejsca, gdzie bym mogła potrenować. Ja już jestem też takim zawodnikiem, że ja się nie nauczę wielu nowych rzeczy. Dla mnie teraz w tym momencie najważniejsze jest to, żeby trenować z różnymi zawodniczkami, z jak największą ilością zawodniczek, różnorodnych zawodniczek. Bardzo ciężkie są logistycznie do zaplanowania takie wyjazdy? Nie, tak naprawdę trzeba do tego przysiąść, chwilkę to ogarnąć i da się wszystko załatwić. Powiedz Karolina, jaki masz cel, jeżeli chodzi o to UFC? Co byś tam chciała zrobić? Co byś tam chciała pokazać? Chciałabyś jeszcze namieszać? Masz takie ambicje? Na razie skupiłam się na tej walce, chcę wygrać tę walkę. Ja to robię teraz tylko i wyłącznie dla samej siebie i moim celem jest wygrać najbliższą walkę. Trochę cię zraziły tamte komentarze, rozmawialiśmy o nich w Koloseum, no bo wiadomo, gdzieś tam wszędzie są hejterzy. Czy na nie zupełnie nie patrzysz i po prostu wtedy miałaś taki dzień, że gdzieś tam na to zareagowałaś? Ja już nie pamiętam tamtym zdarzeniu, ja jestem osobą bardzo emocjonalną, ja reaguję płaczem na te fajne rzeczy, na niefajne rzeczy. W tamtym momencie zrobiło mi się przykro, ale to nie jest tak, że ja to przeżywam, że się zamykam w domu, myślę o tym. Jest. Nie, to była chwila, to było parę minut i to jest już dawno za mną. Teraz skupiam się na innych rzeczach. Czasem widziałem, że odpowiadasz takim hejterom dosyć zabawnie i te wiesz, twoje odpowiedzi zbierają dużo reakcji. No czasami się zdarza, no baby są takie, że lubią mieć to ostatnie słowo, no co mam ci powiedzieć? Ten głód walki już jest taki duży? Chcesz wejść do oktagonu? Ogromny. Nawet nie głód walki, ale przede wszystkim głód treningów. Tak, chce mi się trenować i wiem, że na końcu tego ciężkiego kampu no będzie ta wisienka na torcie, będzie walka i to będzie super. Jak bardzo się rozwinęła no w ogóle kobiece dywizje w UFC, bo moim zdaniem no po prostu ta poprzeczka jest cały czas coraz wyżej. Bardzo wysoko, jest bardzo wysoko, naprawdę jest dużo niesamowitych zawodniczek na bardzo wysokim poziomie i wiem, że to nie będzie łatwa przeprawa. Ja zawsze powtarzam, że łatwo jest kochać ten sport, kiedy jest się na szczycie, kiedy się wygrywa. Gorzej jest go kochać, kiedy zaczyna się przegrywać, kiedy robi się naprawdę pod górkę. Ale ja dalej kocham ten sport i dalej chcę robić to, co mi sprawia przyjemność. Opowiedz trochę o waszej fundacji z Łukaszem, bo to jest dosyć nowy twór, nazwijmy to, ale fajny, ciekawy pomysł. Tak, fundacja powstała pod koniec 2021 roku. Fundacja K2 Zaborowscy. Naszym celem jest pomoc dzieciakom i młodzieży
zacząć uprawiać jakikolwiek sport, nie tylko sporty walki, ale żeby zarazić właśnie młodych ludzi, zarazić miłością do aktywności fizycznej. Fundujemy stypendia dla dzieciaków, jeżeli kogoś, bo z różnych względów dzieci, młodzież nie mają takiej możliwości, żeby chociażby spróbować tego sportu. I właśnie fundujemy stypendia, fundujemy sprzęt, jeżeli ktoś potrzebuje takiego sprzętu treningowego. Wspieramy też młodych sportowców, którzy już osiągają sukcesy i na przykład, no tak jak mówiła tutaj bardzo fajnie Magda Czaban, że ten amatorski sport jest bardzo niewdzięczny i no niestety często brakuje pieniążków właśnie czy na ten sprzęt, czy na wyjazd, na różne zawody i też chcemy finansować na przykład takie właśnie mistrzostwa świata, Europy, nawet te mniejsze zawody. Jeżeli kogoś nie stać, to znajdziecie u nas pomoc, my wam pomożemy. A jak was właśnie znaleźć, jak się do was odezwać? Wystarczy wejść na Instagram albo na Facebooka Fundacja K2 i tam jest podany numer telefonu, jest podany mail, możecie też pisać na nasze social media i na pewno się odezwiemy. Jeżeli taki wasz wychowanek, nazwijmy to, będzie chciał iść w sporty walki, to go wesprzecie, żeby też zdobywał, wiesz, te najwyższe szczyty? Oczywiście, że tak. Ja też zawsze powtarzam, że nie każdy musi być mistrzem świata. Chodzi o to, żeby w dzieciakach, młodzieży od najmłodszych lat wyrabiać te zdrowe nawyki, żeby potem, jako na przykład ten 40- czy 50-latek, dalej kochał tą aktywność fizyczną i ruszał się rekreacyjnie 2-3 razy w tygodniu. Wiadomo, że sport uczy... Zawsze to powtarzam, uczy szacunku, samodyscypliny, pokory, daje siłę nie tylko fizyczną, ale i mentalną. I chcemy dać taką siłę młodym ludziom, ukierunkować ich na właściwe tory. To na przykład będzie super, jeżeli jakiś dzieciak zamiast, nie wiem, pójść z takim gorszym towarzystwem gdzieś na, nie wiem, robić jakieś dziwne rzeczy, wybierze trening, no to będzie super. A potem to złe towarzystwo też zabierzemy na treningi i wprowadzimy ich na odpowiednie tory. I o to chodzi. Karolina, wielkie dzięki, miło cię było zobaczyć. No i co, widzimy się jeszcze na Heraklesach, że tak powiem, bo impreza trwa. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki, dziękuję.